tyle pytań, czemu nagrywamy tylko na boisku. Chcieliście, to macie. Uwaga, czas na konkurs. Do wygrania najlepszy fotel gamingowy marki Diablo Chairs Diablo X-Ray. Co musisz zrobić, żeby wygrać? Musisz subskrybować kanał Candy Freestylers, polubić fanpage Diablo Chairs na Facebooku, obserwować mnie na Instagramie oraz regularnie oglądać i komentować filmy, ponieważ pod jednym z nich będę prosił o specjalny komentarz konkursowy. Musicie być czujni. Wyniki już 22 lutego. Powodzenia! Witajcie, tutaj Kamcio z Candy Freestylers i witam was oczywiście z siostrą, cześć Daria, w muzycznym challenge'u zgadnij piosenki bez autotuna. Jak zwykle 5, no i zobaczymy, czy zgadniesz wykonawcę plus tytuł. Już na początku pamiętajcie o łapeczkach w górę, dużo będziemy zadowoleni. Subskrybujcie kanał Darii, link macie w opisie, bo tam niedługo się coś pojawi. Mój kanał subskrybujcie, 4 filmy w tygodniu i dodatkowo jest konkurs, więc warto, możecie walczyć o fotel Diablo X-Ray. Oczywiście pamiętajcie o Instagramach też. Instagram Darii, jeśli ją zaobserwujesz, otrzymam spam like na profilu, on się zmienia. Mój Instagram follow równa się spam lajków. Wszystko, my już zapraszamy do oglądania. Oczywiście zapraszam was też na początku na nowy piłkarski kanał Tajemnice Futbolu. Prowadzi go Michał z kanału Ostatni Gwizdek i są naprawdę mega fajne piłkarskie ciekawostki. Sam subskrybuję i oglądam, więc również polecam, link macie w opisie. No i słuchaj Daria, 5 piosenek. Wykonawca i tytuł musisz zgadnąć. Sobie oczywiście będziemy porównywać, jak to brzmi z oryginałem, ponieważ tutaj będą często koncertowe nagrania, tak żebyśmy zobaczyli, jak dany raper brzmi na żywo. Okej, okay, a więc czas na pierwszą piosenkę. Nowa płyta, tak? Już jest trop, no okej. Okay. Z BDS-em. Płyta z BDS-em? Nie no, to piosenka. Jest na Dobra. Ficie jest BDS. Okej, okay. Dobrze, czyli masz wykonawców. I czekaj, tak, teraz jak to się nazywało? Coś tam ze złem? Ale dobrze już wie, już kurde jest na dobrym tropie. No może bo... nowa piosenka. Mhm. Wszystko źle? Nie, coś takiego, coś ze złem tam w tytule jest? No dobrze kminisz, że ze złem. Nie wiem. Czyli tytuł odpuszczasz. No. Odpowiedź to biała z BDS-em. Zło jest wszędzie. A też do tej historii. Skończony to będę do... I wszystko łapy w górę! Ola, Ola, Ula, Ala, Monia, Zuzia, Ula, Bara. Złe się pasy, nie życzę się bardzo wiatr. Że nie do Wiktorii przejdzie mi. Tak jak Ola, Pola, Ula, Ala, Monia, Zuzia, Mula, Guala. Zło jest wszędzie, więc nie pytaj mnie, gdzie trzymam dziewiątkę. Odkąd mamy forsę, ciągle próbuję się dobić do mnie. Ale dobry występ chyba, nie? Tak. Znaczy Białas mega dobrze nawijał tą piosenkę. To jest nagranie z SB Festiwalu, który się odbył dość niedawno. BDS na refrenie, tym bardziej mega charakterystyczny głos i było łatwo rozpoznać. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych rundach. Szybkie info, pamiętajcie o grze Football Team. Jedyna gra, w którą możesz ze mną zagrać, a to jest gra piłkarska, przeglądarkowa i łatwo się do niej zarejestrować. A dodatkowo, jeśli zarejestrujesz się z pierwszego linku w opisie, tego ode mnie, otrzymasz dodatkowe 200 punktów energii na start, więc warto. No i oczywiście mamy klub w grze, Skillerzy Candy, dołączaj, ponieważ mamy fajną interakcję z widzami, no i łatwo znajdziesz klub Skillerzy Candy, więc bądź skillerem, będziemy razem grać w tę gierkę i wygrywać, mam nadzieję. Widzimy się w Football Team. Okej, okay, co powiesz na to? Bym nie wiedziała, gdybym nie usłyszała tego crusher na końcu, aha, bo okay. Nie wiedziałam kompletnie i nie było słychać w ogóle słów. Mhm. No i to jest Kacper Bląski. Crusher. Kacper Bląski. No odpowiedź prawidłowa. Niestety nagranie nie jest dobrej a jakości, no jakoś tak dźwiękowej. No. Też nie wiem, czy Kacper rzeczywiście to śpiewał, bo on te koncerty tym bardziej na początku miał takie, że on mało śpiewał. No ale rozpoznałaś? Teraz sobie porównamy wersję. Te bez autotuna, no i oczywiście tą całą studyjną, która wyszła na YouTube dość niedawno. Sprawdźcie. Tylko trasę, największy polski łup. Sam nie
nie wiem czy mam ciebie w planie. Znowu dzwonią, mam nieodebrane DM-y w folderze nieznane. Chcesz mnie? Jestem twoim crushem. Okej, okay, a więc trzecia runda. Na razie po dwóch rundach masz 1,5 punkta, więc nie jest źle. Co powiesz na to? Jeśli się pomyli, to jest Filipek. Mhm. Tak jak to się nazywało. Tam jest taki fajny refren. Hej, kochanie. Dobrze, no kojarzysz. No to możesz kminić coś z tym refrenem, bo tytuł jest podobny. Hej, kochanie, ci idzie. Kochaj. Nie. Musisz tak wiesz. Się domyślić bardziej. Albo kto na ficie? Kto tam śpiewał jeszcze z Filipkiem? No swoją drogą jest to nagranie z koncertu, na którym byłem. No i z Filipkiem później się też widzieliśmy po koncercie. Kurczę, nie. Ale chodzi o piosenkę tutaj. Albo jak ci idzie na przykład. Filipek z Sariusem. No, dobra. Co u ciebie? Co u ciebie? No, czyli jak ci idzie podobnie, nie? No, nie. Sprawdźcie jeszcze raz dwie wersje. 11 płyt ująłem tam całe życie. Dziś już nie wiem co to wstyd. Hej kochanie, jak ci idzie? No bo u mnie wciąż do przodu. Gramy koncert tydzień do tydzień. 11 płyt ująłem tam całe życie. Dziś już nie wiem co to wstyd. Hej kochanie, jak ci idzie? No bo u mnie wciąż do przodu. Gramy koncerty co tydzień. Już nie wychodzę z nałogu. Kompletnie nie wiem. Nic nie wiesz. Nie. Znaczy powiem kurczę, taki głos, którego nie słucham to jest. Mhm. Dobra. Na przykład Borisa. To nie jest o mnie? No powiem ci, że ostatnio była ta sama sytuacja i ty mówiłaś, że to Borisa. Też. A to teraz to jest ten, co wtedy to był? Nie powiem ci. A Kizo, dobra, to Kizo. Ha, Kizo. I po tym się domyśliłaś. No, pewnie. Czyli mówisz, że Kizo, a no, tytuł? Nie, powiem, bo nie znam tej. Kizo, tam był m.in. Paris Platynow na refrenie Mr. G. A Mr. to znam, Gino. Ale co mi wpuściłeś? Wow. No, znam tylko refren, to wiesz. No, na zwrotce. Kupi Gino albo Gino. Jak woli, nie mam zamek Valentino. Ale nowy klap i diaboli. Nie upiję Gino, zaliczamy za dwa po uczuciach. Gino, a dla nas to zraca. Mów mi Gino albo Gino. Jak wolisz, nie mam trampek Valentino. Ale nowe klapki z Japonii. Z nią piję wino. Tani samyc alfa w koło uczucia. Gino ma dla nas to standard. Na balkonie na pół planta. Masz tutaj też pół punkta. Za Filipka też było pół punkta. Czyli tak. Masz 2,5 punkta. Tak jest. Ostatnia runda, zobaczymy ile będzie finalnie. Wystarczy. To jest ponownie Kasper Bląski. Błoński. Eluwina. Eluwina, dobrze. Ale w tym nagraniu jest jeszcze jak on... To jest nagranie ogólnie ze Star for Fans, na którym byłem z Chubim i na żywo to słuchaliśmy. To ten koncert jakby na szybko, tak, to nie było zaplanowane, na szybko zaśpiewał. Wyglądało tak, że była piosenka, ja tylko śpiewał Eluwina i tłum śpiewał zwrotki. A. Teraz chyba jak już gra w klubach, to chyba śpiewa, bo za to mu płacą. Tak by the way, na tym samym evencie również nagrywaliśmy z Kasprem Błońskim odcinek, również trochę rapowy, więc możecie wpaść. Linki macie pewnie w opisie. Punkcik honorowy również dodatkowo idzie na twoje konto. 3,5 punkta na 5 piosenek, więc chyba nie jest źle, a my już przechodzimy do podsumowania. Dobra, więc wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Pamiętajcie o łapeczkach w górę, dużo będziemy zadowoleni. Subskrybujcie kanał, 4 filmy w tygodniu, więc warto. Link do kanału Darii macie w opisie. Dobra. Pamiętajcie o konkursie na fotel Diablo X-Ray. Wszystkie warunki macie w opisie. No i Instagram Darii. Jeśli ją zaobserwujesz, otrzyma spam like na profilu. On się zmienia. Mój Instagram, follow równa się spam lajków. Dostaniesz lajki, a mi pomożesz w wbiciu 20 tysięcy na Insta, więc dzięki bardzo. Wszystko, my się z wami żegnamy. Dzięki, że jesteście, byliście i będziecie. Cześć. Pa, pa.